Is it alright if I stay today? Is it alright if I stay today? Take my time, far behind, leave my pride. Oh, is it alright if I stay? Is it alright if we just stay today? Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie w mojej spiżarni i dzisiaj zajmiemy się porządkami w niej. Jak usystematyzować wszystko, żeby nie wyglądało to tak jak teraz, tylko właśnie tak. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak ogarnąć swoją spiżarnię, tak żebyście mogli wszystko w niej znaleźć, żeby spiżarnia służyła nam, a nie denerwowała przy każdym do niej wejściu, to zapraszam na film. Sądzę, że kilka rad, pomysłów wykorzystacie też u siebie w domu i jeżeli tak się stanie, to koniecznie napiszcie komentarz, oznaczcie mnie na Instagramie, pokażcie swoje porządki, do których Was może zainspirowałam, będzie mi mega bardzo miło, a tymczasem pokażę Wam, co mam, co przygotowałam, co będzie nam niezbędne, żeby zrobić tutaj po prostu porządek, jak ja sobie to ogarnęłam, no i co, zaczynamy. Pierwsza rzecz, moi drodzy, to zaopatrzenie. To jeszcze nie wszystko. Pierwsza rzecz, którą musimy mieć, żeby ogarnąć naszą spiżarnię, to stety i niestety pojemniki, ponieważ to nam pozwoli na usystematyzowanie tych wszystkich rzeczy, żeby one się nie poniewierały i każdy miał swoje miejsce, ponieważ duża ilość półek nie gwarantuje nam porządku w tych półkach, bo rzeczy muszą mieć swoje miejsce po prostu, bo inaczej będą się walać po tej półce i tak czy siak będą robić nam rozgardiasz, więc ja w pierwszej kolejności zrobiłam po prostu zakupy, część pojemników mam już w domu, po prostu takich z odzysków starszych, więc je też wykorzystam. Generalnie zamysł jest taki, aby każda rzecz miała swoje miejsce i każdy z domowników wiedział, gdzie daną rzecz odłożyć. To jest pierwsza zasada posiadania porządku w domu, w łazience, w spiżarni, w kuchni, że każda rzecz ma mieć własne miejsce. Ja rozpakuję wszystko, co mam w tych torbach w pierwszej kolejności i pokażę Wam, na co się zdecydowałam i przede wszystkim dlaczego. Ponieważ to też było zamierzone, nie byle co, nie kierowałam się tylko i wyłącznie wyglądem, ale przede wszystkim funkcjonalnością i wielokrotnością użytku danych rzeczy. Także od tego zacznijmy. Najpierw zacznijmy od skrzynek drewnianych, które mam tutaj w ilości 4 sztuki. Dlaczego te skrzynki? Dlatego, że są przede wszystkim raz drewniane, czyli naturalne, czyli jeżeli się totalnie zużyją, już całkowicie nie będziecie mieć na nie pomysłu, to zawsze może posłużyć jako rozpałka na ognisko. Natomiast po pierwsze w spiżarni one mają wentylację tutaj z każdej strony, więc możemy przechowywać w nich takie rzeczy, które potrzebują dopływu powietrza. Możemy poukładać w środku wiele większych rzeczy, na przykład słoiki. Jeżeli znudzi nam się wykorzystanie tego pojemnika w spiżarni, to zawsze możemy zrobić z niego chociażby doniczkę, półkę czy miejsce na zabawki. Bardzo wiele zastosowań właśnie tego typu skrzynek, one są solidne, mocne i trwałe. Jeżeli chodzi o przechowywanie sypkich rzeczy, ja zdecydowałam się na słoiki z gumką. Dlaczego? Dlatego, że te słoiki mają więcej zastosowań niż samo przechowywanie. Te słoiki sprawdzają się świetnie również na kiszonki, więc możemy je również wykorzystać w taki sposób. Więc tutaj mamy bardzo, bardzo wiele zastosowań. Oprócz tego, jeżeli zdarzyłoby się, że przyniesiecie na przykład mąkę z molami, jeżeli któraś z Was miała taką sytuację, to wie, jakie to jest uciążliwe i masakryczne, bo wtedy wszystko jest absolutnie do wyrzucenia.
to rozprzestrzenia się z prędkością światła i generalnie cała spiżarnia jest do wywalenia. Nawet jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja, przesypujecie mąkę do takiego słoika i nawet jeżeli jakieś tam zaczątki czegoś niedobrego by w środku były, to one zostaną tylko i wyłącznie w tym słoiku. Ja sama miałam kiedyś przypadek z molami, przyniosłam zainfekowaną mąkę i generalnie wszystkie produkty, które miałam w domu, były po prostu do wyrzucenia, bo mole były po prostu wszędzie. Jeśli chodzi o mole, to ja od dawien dawna już używam kulek cedrowych. Rozkładam po spiżarni. Nie lubię tego zapachu, tak samo nie lubię zapachu na przykład cytrusów i tak dalej, z tym, że to się psuje, a te kulki mogą sobie być i nikomu w niczym nie przeszkadzają. Polecam kupować tylko i wyłącznie te z IKEA. Ja miałam takie słoiki z gumką z Actiona, miałam z Biedronki. Tylko i wyłącznie IKEA przetrwała zmywarkę. W przypadku pozostałych słoików, które miałam, każdorazowo, gdy wkładałam do zmywarki te metalowe elementy, które są, zaśniedziały po prostu, no albo zardzewiały, co Wam zaraz pokażę tutaj w przebitce. Wygląda to raz, że nieestetycznie, dwa mamy tutaj już rdze, słoik jest do wyrzucenia. Jeszcze tutaj mam butelki na takie małe, sypkie rzeczy, jak kasza czy ryż. Ja to wszystko teraz wrzucę do zmywarki, bo wiadomo, to jest prosto ze sklepu i jak to mi się będzie myło w zmywarce, to zaczniemy opróżniać naszą spiżarnię, żeby nie tracić czasu. Aktualnie w mojej spiżarni wszystko jest wszędzie. W pewnym momencie tu się zrobił taki bałagan, że każdy, kto tutaj coś wkładał, po prostu wciskał tam, gdzie było miejsce. Wybaczcie, że będzie słychać gdzieś tam wiercenie, ale Krzyś robi garderobę i po prostu trochę się nakładamy, a ja robię porządki. Gdzieś na początku miałam to podzielone, tylko w pewnym momencie jakby to się wszystko zatraciło. Tutaj są jakieś świeczki, coś tam, bo zlikwidowaliśmy komodę, jeszcze nie kupiliśmy nowej i generalnie wszystko, co było w tej komodzie, znalazło się również tutaj. Największą abstrakcją i masakrą jest właśnie to miejsce, czyli przyprawy, które no jest masakra. Nie wiem, szczerze mówiąc, co ja tam mam i cały czas dokupuje się nowe, świeże. Wykorzystuje się to, bo wiadomo, natomiast one są tutaj i jeszcze gdzieś w tej półce obrotowej, także po prostu przypraw to ja mam do końca przyszłego roku. No i największy armagedon dzieje się na samej górze. O, zresztą jak widzicie, wszystko co nie pasowało na dole bądź się nie mieściło, wylądowało właśnie tam. Zmachałam samym mówieniem o tym. Wszystko myje się w zmywarce, całe szkło. Ja teraz zabieram się za wyjmowanie wszystkich rzeczy, które mam tutaj w środku w naszej spiżarni i będę je dzielić na poszczególne jakby części, partie, tak żeby wszystko do siebie pasowało i będziemy je układać, przekładać w słoiki itd., itd. Także zaczynamy rozgardiasz, to się dopiero zacznie. Jednym słowem mogę powiedzieć oficjalnie, że jestem mistrzem upychania rzeczy w spiżarni. Zobaczcie, ile tego jest. Jeszcze z drugiej strony wyspy przecież. Aha, no jeszcze chodźmy tam, żeby nie było. Tara! No oprócz tamtych słoików, bo one są nowe, nie? Kochanie, jak upchniesz w garderobie tyle samo rzeczy, co ja w spiżarni, to będziemy mistrzami. Niektóre rzeczy nie widziałem, że mamy. Słuchajcie, to jest absolutnie hit. Podczas sprzątania znalazłam zabawki, które miały być pod choinkę dla psiaków i dostałam je teraz. No, także tyle w temacie. Sorry, jak gdzieś przekręciłam spiżarnię na jakikolwiek inne pomieszczenie, bo mi się to zdarza, ale świeci już nasza spiżarnia pustkami. Teraz pozostaje mi ją umyć dokładnie, no i będziemy wkładać i układać wszystkie rzeczy. Take my sweet time. Feels right. Living in the moment.
Update. To spiżarnia wymyta, wysprzątana, pachnąca, odkurzona, odchwaszczona z tych wszystkich rzeczy. I teraz będziemy ją zapełniać, ale już w taki bardziej zorganizowany sposób. Zaczniemy od zamocowania tutaj tej tablicy, która pozwoli nam ogarnąć sobie wszystkie jakieś takie małe elementy i właśnie zawisną w tym miejscu. To źle to zawiesiłem? No właśnie nie wiem, czy nie miało być na odwrót. Źle to zawiesiłem. To powinno być wkręcone... W to? W to, w co rozjechałem. Właśnie tak temu się pytałam, czy na pewno w ten sposób. Ale fajny uchwyt. Zamontowaliśmy tablicę i zamontowaliśmy krzesełko, znaczy drabinkę. Jeszcze zostaje mi listwa, którą docięłam i gdzieś tu ciepłam. O, jest! Pierwsza rzecz to po prostu przyprawy. Z tym mam największy problem i chcę to po prostu załatwić, żeby mi to zeszło już z głowy. I ja po prostu je wszystkie teraz wyrzucę tutaj na podłogę i podzielę. Rzeczy, które są otwarte, wylądują w takim organizerze. Czekaj do mnie. W takim organizerze i tutaj będą wszystkie widoczne, natomiast wszystkie pozamykane przyprawy, które jeszcze nie są, poukładam nazwami. Co dalej news? Poukładam nazwami i dam do osobnego pojemnika. Tak, wiem, to jest przesada i jest ich za dużo i obiecuję uroczyście, że nie kupię żadnej przyprawy przez najbliższe pół roku. Ale budynie to ja kocham i po prostu muszę mieć budyni na, wiecie, na zapas. Przechodzimy do przesypywania rzeczy do słoików. To jest bardzo fajna alternatywa. Raz, że robi nam się porządek, dwa, wiemy ile czego mamy, co trzeba dokupić, wszystko mamy przejrzyście poukładane. Ważne, żeby wykorzystywać to, wiecie, żeby dawać tam świeże składniki, żeby na przykład na samym spodzie słoika nie został nam stary ryż, bo dosypałyśmy nowego. Co jest jeszcze super, tylko mi nie zdążyło dotrzeć, to naklejki na słoiki. I ja wybrałam takie, na których pisze się kredą, te, które są zmywalne, że mogę, załóżmy, do tego samego słoika dać coś innego. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli na przykład macie trzy rodzaje mąki, tortową, do chleba i załóżmy na przykład do robienia pizzy, to łatwo się jest pomieszać. A gdy te mąki są już podpisane, no to takiego niebezpieczeństwa, że tak powiem, nie ma. I'm not where I'm supposed to be. I'm going in circles, going in circles. I should get away from here. There's a better place for me, better place for me. Trying to play my symphony, but there's so much noise around, so much noise around. Dobra, słuchajcie, spiżarnia jest już gotowa, więc takie podsumowanie. Z czego jestem najbardziej dumna, to z tej góry, ponieważ doskonale wiecie, jak to wyglądało wcześniej i była tutaj istna katastrofa, Armagedon i po prostu tragedia w jednym, więc z tego jestem najbardziej szczęśliwa. Tutaj jeszcze pojawią się dwa takie same pudła obok, bo naprawdę są mega wygodne i tam pójdą na przykład doniczki, których aktualnie nie używam. Jak widzicie, wszystko włożyłam w słoiki, tak jak mówiłam wam wcześniej. Zwolniło się mnóstwo miejsca. Te rzeczy, których używamy więcej, jak na przykład mąka czy cukier, tak to wygląda w naszym przypadku,
włożyłam do większych pojemników, bo tego lubię mieć w zapasie troszkę więcej i taki mniejszy słoik byłby po prostu za mały. Zbyt szybko by się to wszystko kończyło, a i tak musiałabym mieć 2 kg mąki w zapasie. Tutaj mamy makarony i mamy makarony, których my używamy i zazwyczaj są to właśnie te trzy rodzaje. Jeżeli będzie ich więcej, to zostały odłożone takie słoiki i tutaj spokojnie te makarony również mogą się pojawić. Następne mamy skrzynki. I w tych skrzynkach pierwszych są rzeczy, których mam po prostu więcej. Jak na przykład ryż, czy tutaj jeszcze jakiś inny makaron, którego nie opłacało mi się po prostu przesypywać, bądź makaron do lasagne, którego nie ma jak przesypać, więc nie ma sensu. Następnie mamy tutaj jarzyny, tu akurat cebulę, ponieważ ziemniaki trzymam w chłodniejszym miejscu. Mamy tutaj również kawę, jakieś tam zupki chińskie gdzieś z tyłu. Tutaj mamy taki misz-masz pierdolnik. Znacie to? Mamy tutaj sosy, mamy tutaj jakieś takie te cięższe rzeczy, których nie kładziemy na wyższe półki, żeby ich bezsensownie nie obciążać. Tu jest półka ze słoikami i te słoiki docelowo powędrują do tej skrzynki na samej górze, ponieważ są to słoiki na przetwory, które zbieram przez cały rok z jakichś ogórków kiszonych, z czegoś tam i je po prostu wykorzystuję później do na przykład marynowania grzybów i tak dalej, szczególnie te malutkie, które tutaj są. Natomiast teraz są puste, ponieważ je opróżniliśmy. Mamy tutaj piec do pizzy, w końcu zrobiłam porządek z przyprawami, co przyprawiało mnie o ból głowy. Tutaj mamy jakieś dodatkowe rzeczy, sypkie, fasola, jakieś biszkopty, płatki owsiane, czekolady do rozpuszczania, półeczka, coś słodkiego, czyli misz-masz, jakieś gorzkie czekolady i cuksy na ząb. Tutaj mamy również owocki. Tutaj mamy ryż i kaszę bulgur, bo ja bardzo lubię tą kaszę. Z racji tego, że to są takie dość drobne rzeczy, maleńkie, można je wsadzić po prostu w takie słoiki, w takie butelki. One zajmują mniej miejsca i bez problemu się je wysypuje, tą zawartość po prostu i odmierza, więc to jest spoko rozwiązanie. I oczywiście kolejne słoiki. Na przykład sól kamienna czy pieprz. Ja te rzeczy, słuchajcie, kupuję przez internet, ponieważ wychodzą o wiele taniej. Jeżeli kupujemy kilogram czy tam 2 kilogramy pieprzu w ziarnach, a my używamy tylko takiego pieprzu, to płacimy za niego o wiele mniej przez internet niż kupując tą maleńką saszetkę w sklepie czy w hipermarkecie, więc polecam zajrzeć. Ja wam na Instagramie często pokazuję, jeżeli robię takie zakupy i wrzucam wam, więc tam was serdecznie zapraszam i będziecie na bieżąco. Kolejne to przetwory i tutaj mamy jakieś papryki, jakieś kompoty, jabłka i inne rzeczy takie słoikowe. Tutaj są miarki, coś co nie zmieściło się w kuchni ze szklanych rzeczy. Mamy tutaj również herbaty, puszki. To jest bardzo ważne, miejcie wszystkie rzeczy jakby na jednej półce. Jeżeli na przykład mamy wszystko puszkowane, kukurydzę, groszek i tak dalej, to miejmy to z jednej strony, a nie porozsiewane trochę kukurydzy tutaj, tutaj jakieś między mąkami będą pomidory w słoiku, w puszce i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, jeżeli to jest wszystko w jednym miejscu, wtedy wiecie, gdzie tego szukać i też wasz mąż wie, gdzie tego szukać po prostu. Najważniejsza rzecz to ta tablica. Tutaj pojawi się jeszcze jedna taka sama duża i jest to świetny sposób na zaaranżowanie całej ściany i wykorzystanie tego miejsca. Bo tutaj mamy chociażby zmiotkę do kurzu, mamy jakieś orzechy zawieszone w takim płóciennym worku, przepiśniki, książki kucharskie, coś co jest takie malutkie i te pojemniki świetnie się sprawdzają na takie pierdolniki, czyli jakieś tam baterie, jakieś wstążeczki, które po prostu nie wiadomo gdzie wsadzić, to zawsze możecie mieć po prostu takie awaryjne pudełeczka, że tutaj to jest i na pewno tam grzebać z jakimiś pieniążkami, gwarancjami, paragonami i po prostu mieć to wszystko w jednym miejscu. Na pewno kupię jeszcze jeden taki worek, bo naprawdę świetnie się sprawdza. Zawiesiłam tutaj też torby, po prostu na tych haczykach. No i oczywiście jest drabinka, też podwieszona.
bo już jak się zająć to porządnie, także też nie zabiera żadnego miejsca. Ona jest tutaj stabilna bardzo, także nic nikomu nie spadnie na stopę, na palec, więc super. Słuchajcie, na Instagramie ktoś do mnie napisał, że po co to robić i tak za chwilę będzie tak samo. No niekoniecznie, ponieważ ja w taki sposób mam zorganizowane szuflady w kuchni i kiedykolwiek do nich nie wejdę, zawsze jest porządek, ponieważ każda rzecz ma swoje miejsce, zawsze wiem ile czego mam i tak dalej, więc nie zgodzę się z tym, bo jeżeli każda rzecz ma swoje miejsce, no to nie ma jak się zrobić ten bałagan. Gorzej, jeżeli upychamy coś, no bo nic nie jest zorganizowane i tak wyglądała dotychczas moja spiżarnia. Postanowiłam zrobić z nią to samo, co zrobiłam w półkach kuchennych i w szufladach. Ale jeżeli chcecie taki film odnośnie szuflad i organizacji kuchni, ponieważ wiem, że nie każdy ma spiżarnię, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, będzie mi bardzo miło i to będzie taka moja motywacja do nagrania tego typu materiału. Także czekam na wasze informacje, czy chcecie. Mam nadzieję, że coś wam się tutaj przydało. Ważne, żeby kierować się zasadą, żeby wszystko mieć na widoku, żeby wiedzieć ile czego macie, bo jeżeli wszystko jest popakowane gdzieś wciśnięte, niewidoczne, to raz, że to bardzo szybko się psuje, dwa, zapominacie w ogóle, że to jest w domu, kupujecie to ponownie w sklepie, bo nie widziałyście, że to jest, a jeżeli mamy chociażby, nie wiem, makaron w słoiku, który widzimy, że się kończy i trzeba go po prostu dokupić, to od razu mamy to w głowie. Fajnie w spiżarni mieć również listę zakupów, gdzie po prostu od razu, gdy coś się kończy, wpisujecie na kartkę i wiecie, że musicie to po prostu kupić, myśleć, mieć na uwadze. Zostawcie kciuka w górę, dajcie znać, czy jesteście zwolennikami przesypywania tak jak ja, czy jednak wolicie mieć wszystko w opakowaniach, a może macie jeszcze jakiś inny sposób. Ja lubię spiżarnię swoją, teraz lubię ją jeszcze bardziej. Zapraszam was na pozostałe filmy, do zobaczenia w kolejnym. Pa! Ale się zmachałam!